Widziałem jakiś ruch jakiegoś gościa, który wbiega do bazy, dalej go widzę. Okej, 300 metrów. 300, ciekawe czy trafię. Na pewno 300, tak. Strzelamy. Leży. Dostał. No to nam się udało. Nastawa, no praktycznie idealnie 300 metrów, dlatego to się udało, bo tu jest 267, no to gdzieś tak z 30 metrów dalej on się znajdował tutaj w tym miejscu. Ciekawe co miał, nie wiem czy będę szedł od razu zlutować ciało, ale przydałoby się ogólnie zmienić pozycję, to na pewno, bo jestem na głośno. Dobra, to spróbuję zmienić pozycję od prawej czy od lewej. Oto jest pytanie. Chyba od lewej byłoby bezpieczniej przez las, ale pójdę od prawej, żeby trochę wprowadzić zamieszania. Na marker 7 i później tutaj i do ciała. Ok. Mam nadzieję, że nie miał kolegów. Muszę przyznać, że jestem trochę zesrany, bo nie chciałbym teraz zginąć i zaczynać wszystkiego od początku, od wybrzeża. Więc no zobaczymy. To jest marker 6, ale ja od razu przejdę do lasu, tego drugiego. Trochę adrenalina poszła przy tym strzale. Ciężko było mi celować. Mam nadzieję, że nie miał kolegi, który teraz patrzy na jego ciało i czeka na ofiarę potencjalną, czyli mnie. No zobaczymy. A, on lutował kogoś, kogo zabił wcześniej. No świetnie. Pięknie. Właśnie zabiłem gracza, kurde, nie włączyłem nagrywania. Stał po prostu, był AFK. Pytanie, czy nie miał kolegów. No ale trochę się zestresowałem, muszę przyznać, że... adrenalina poszła mi po nogach. Muszę ruszać nogą teraz, żeby się jej pozbyć. Oj, zestresowany byłem, nie był jakoś super uzbrojony, no słabo uzbrojony. Jakiś taki zaraz z wybrzeża, po wybrzeżu. No ale mógł mnie uszczelić tym Mosinem, tak? Bo to jest Mosin. Nie, Enfield mógł mnie tym uszczelić, więc w sumie dobrze zrobiłem. Kolegów chyba nie miał. Oby. Is that you again, brother? Dude! That was a lot of money. Oh my god. Dałem mu przed chwilą jakieś 30 tysięcy. Bo mam bardzo dużo pieniędzy, byłem w TIS-ach. Dlaczego nie? Wydawał się spoko.